Ostatnie święta spędziłem w Parku Narodowym Chaos Oak, do którego chciałem zawsze dotrzeć, gdyż miejsce to uznawane jest za jedno z najpiękniejszych w Tajlandii i oto krótki film, którym przedstawiam mój pobyt w Chaos Oak. Witam wszystkich w ten drugi dzień świąt. Pewnie kiedy filmik będzie już na YouTubie, to będzie już po świętach, ale no, chciałbym pokazać, jak ja spędzam święta w Tajlandii i w jakich warunkach. A więc tak, moja świąteczna chatka to jest chatka bambusowa, którą nie umieszkam się pokazać. No więc zacznijmy od drzwi. Nie domykają się. To jest taki badyl, którym można sobie podeprzeć te drzwi, żeby zamykały się. No więc dobra, wbijam do środka. Środek wygląda tak. To cóż, cały plan podróży wygląda tak. Jestem teraz w bungalowie, a potem idę do dżungli, jakiś trekking. Jest tam taka fajna jaskinia, gdzie idzie się w wodzie, jest tak wąsko. I ona ma długość około 2 km, także to będzie na pewno fajna sprawa. Nie jestem w ogóle dobrze przygotowany. Głos rejestrowany jest na przykład z kamery, gdyż zapomniałem mikrofonu. Nie mam dodatkowej baterii, nie mam ładowarki. A no tak, tu prądu nie ma, no to i tak by się to nie przydało. Ale brak ładowarki i brak baterii ma też swoje plusy, gdyż to zmusi mnie do oszczędnego kamerowania i oszczędnego robienia zdjęć, co jest bardzo przydatne, gdyż każdy pewnie, kto zajmuje się właśnie czymś takim, ma ten problem, że kręci za dużo, a potem właśnie zajmuje to dużo czasu sam proces edytowania, także no chciałbym nauczyć się oszczędnego kręcenia. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony właśnie z tego, gdzie jestem. Naprawdę święta myślę, że spędzę w mega fajny sposób, gdyż no cóż, myślałem wcześniej, żeby jechać na plażę, ale jednak plaża wydaje się trochę już taka oklepana, a dżungla jest zawsze coś nowego. No i zawsze chciałem do Chaos Oak pojechać. Tam jest właśnie toaleta, więc jeśli ktoś chce sobie dojść, no to musi pokonać taki właśnie mostek, który pewnie w nocy jest dość zdradziecki. I jeśli ktoś wypije za dużo, to pewnie może mieć z tym kłopoty. With the water. This is the front of the cave, like the picture you see already. Like a Rambo. Rambo. Yeah. Look good in the jungle. Big rock. Big rock. Okay. Thanks for telling me. Trekking przez dżunglę trwa około godziny, a cały pobyt w dżungli kończymy przemierzając jaskinię Nam Talu.
There, you can say they start build a dam. It's before it was a big jungle like this. Cały pobyt w tamtych okolicach zakończyłem przy pięknych, ale mało odwiedzanych wodospadach Parku Narodowego Kaoluan.